Lowellowi rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to sześć przedmiotów rowerowych z AliExpress, które mnie bardzo zaciekawiły. Dwie rzeczy już mam na miejscu, bo ekspresowa była dosyć szybka. Jedna z nich to już coś, co już kiedyś kupiłem i mam przy jednym rowerze zamontowane. Jestem z tego przedmiotu zadowolony, dlatego postanowiłem kupić go jeszcze raz, żeby zamontować w innym rowerze. Inny przedmiot to znowu, coś, co już też można powiedzieć, jakby miałem, tylko trochę z innej marki i trochę w innym kolorze, więc jestem ciekaw. No i dwa pozostałe przedmioty to zupełnie coś nowego, czego nie wiem do końca, co się spodziewać, ale czas pokaże. Więc lecimy z tematem. Generalnie, jeżeli chodzi o portal z Dalekiego Wschodu, no to teraz mają jakby swoje święto i z tej okazji możecie w opisie znaleźć kody rabatowe dla nowych użytkowników oraz dodatkowe kody w zależności od tego, ile wydacie na Aliexpress pieniędzy. Tam wszystko jest ładnie rozpisane, więc nie dość, że 11 listopada są oficjalne promocje, dodatkowo macie jeszcze kody, no i linki do tych rzeczy też znajdziecie w opisie. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego posortowane przedmioty od najtańszej do najdroższej. No i najtańsze to są tutaj dentki za 22 ,79 zł 79 groszy, które będą kosztowały 17.79 11. i są to dentki TPU, czyli takie można powiedzieć plastikowe, marki Cyc pewnie Size Lamy albo coś takiego. Są to lekkie dętki z dłuższym zaworem 65 mm. Ważą zapewne około 40 gramów, bo taka mniej więcej jest ich waga. Oczywiście jest pełna specyfikacja, i tutaj możecie mi się wszystkiego dowiedzieć. Standardowa, właśnie, e, informacja, że nie można ich na początku pompować do wyższych wartości, tylko do 5 PSI, e, czyli to jest jakieś 0,34 bara, bo one wtedy potrafią stracić swoje jakby wartości. Nie ma tu podanej wagi, ale z reguły takie dentki ważą około 400 gramów. Ja miałem inne dentki już też tutaj, można powiedzieć, z Dalekiego Wschodu w kolorze pomarańczowym. Teraz będą one w kolorze zielonym. Akurat to są dwa moje ulubione kolory. Tamte, jak ktoś wie i oglądał film, no to wie, że z nimi bywało różnie, zależało od partii. Zobaczymy, jak będzie z tymi, bo widać, że tutaj wykonanie jest troszeczkę inne. Chociażby samego wentyla troszeczkę inaczej wygląda. Jak przyjdą w praktyce, to będziemy później porównywać. Następna rzecz, jaka mnie zaciekawiła, to kamizelka, wiatrówka i to akurat mi przyszło, dosłownie 3-4 dni i już miałem to na miejscu. Za bardzo jakby tego za bardzo tego jeszcze jakby nie przymierzałem. Ta kamizelka teraz kosztuje 37 zł i 39 groszy. Z tyłu ma taki panel oddychający, przewiewny, no wiadomo z tyłu nie jest jakby tak narażony na wiatr. Ciekawi mnie przód, czy ten panel jest faktycznie taki wiatroszczelny. No i powiem właśnie, że nie czuję na ręce, żeby faktycznie przepuszczało powietrze, więc może faktycznie mieć swoje właściwości. Ja przy 1,90 m, przy dosyć... że znaczy teraz chodzę trochę na siłownię, więc wiecie, uważajcie, może trochę teraz tak się rozbuduje. Wybrałem rozmiar L. I jest to 90% nylonów i 10% pandeksu. Rozmiarowo nawet dobrze przycalowałem, bo jest ona dosyć obcisła. Wiadomo, że to się jeszcze założy na jakąś tam bluzę. O, proszę. O. Zamek czuć, że nie jest jakiejś najlepszej jakości. O, ale tak to mniej więcej wygląda. Jest też żarmę żaden... bo no, koło tym będzie lepiej. Dobra, dobra. zdejmę, żeby się nie zgrzać. Kolejne to sztyca karbonowa TOSIK i y, mam ją tutaj. Też przyszła w tym, w tym samym czasie. Ja już mam taką sztycę. Już korzystałem z niej i powiem szczerze, że byłem za zadowolony. To nie jest ta sztyca, co mi pękło podczas jednego z maratonów. Sztyca karbonowa tutaj jest lekka. Nie wiem, czy będzie podana waga. Jest informacja, że z zaciskiem to jest jakieś 200-220 gramów. Jest dobrze wykonana. Zakupiłem ją ponownie, bo ja mam wcześniejszą w rozmiarze 35 cm, a ta jest 40. I tutaj przy moim krosie sk, gdzie mi bardzo dużo wystaje sztyca. No to ta 35 jest za krótka, więc będę chciał zamontować tom i zobaczyć, na ile ona jest wytrzymała, bo tam na pewno będzie to dobrze przetestowane. Jak już wiecie, jedna sztyca mi pękła i nie, wiado, nie wiadomo do końca z jakiej przyczyny. Na pewno tom, jak będę montował, to oczywiście użyję pasty do karbonu i klucza dynamometrycznego. Więc, no, mam nadzieję, że z tą nie będzie problemów, bo wcześniejszy tam. Bo wcześniejsza, krótsza jak najbardziej dawała radę, a to jest jedna z najbardziej popularnych chyba kupowanych na AliExpress. Na ten moment 109 zł, ale będzie promocja za 83 zł, plus oczywiście jeszcze te kody rabatowe, pamiętajcie. Kolejna rzecz to kaseta. Tutaj widnieje cena wstępnie za 65 zł. Kolejna rzecz to kaseta marki Sunshine. Słoneczny błysk. Ja wybrałem tą kasetę 12-rzędową ro o rozpiętości 11:50, więc będę mógł sobie do Crossa eskera gdzie mam zamontowanego wheel topa, zamontować taką kasetę. Nie będę musiał nic później kombinować, tylko poprzestawiać ustawienia w, w przerzutce i klamkomanetkach i powinno to funkcjonować. Nie wiem kiedy mi to przyjdzie, nie wiem kiedy to zamontuję, ale pewnie no, może jakoś. Pod koniec sezonu zimowego zobaczymy. Na razie chcę dotyrać to, co tam mam zamontowane, a z czasem e, zamontujemy to i zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Niestety nie ma podanej wagi, ale domyślam się, że raczej do lekkich nie będzie należeć. Zobaczymy, jak przyjdzie. Kolejny przedmiot to siodełko marki nie wiem RIET. Riet? E, siodełko, które już mam zamontowane w rowerze i z tego siodełka jestem bardzo zadowolony. Jest wygodne. Jest wytrzymałe, bo ja kupiłem na prętach karbonowych i powiem Wam, że to fajnie funkcjonuje. Mam teraz zamontowane w testowym poligonie. Super się sprawdza. Wcześniej też miałem zamontowane w gravelu i też nie było najmniejszych problemów. Z kilkoma osobami już rozmawiałem o tym siodełku, bo już widziałem, że inni też mają takie zamontowane i też są zadowoleni, nie mają najmniejszych problemów, jeszcze nikt mi jakby... Negatywnych opinii nie zgłaszał. Ja sam też jestem naprawdę zadowolony. One występują w dwóch wersjach: albo na prętach karbonowych, albo na zwykłych prętach. Oczywiście na prętach karbonowych będzie dużo lżejsze jakieś 170 gramów fajne środowisko. No i ostatnia, szósta rzecz tego jestem bardzo, bardzo ciekaw czyli amortyzator do gravela. Jest to Evo Seat Rudy, takie. Nie dość, że Evo, nie dość, że Seat to jeszcze rudy. Czyli trzy w jednym. 531 zł. Chciałem wybrać innej marki, ale akurat już nie było dostępne, więc zobaczymy, jak, jak z tym rudym będzie. Posiada on komorę powietrzną, gdzie możemy sobie dobrać ciśnienie do naszych potrzeb. I posiada też blokadę, co jest tutaj spoko rozwiązaniem. Nie wiem czy ta, nie widzę nigdzie czy ta blokada jest na manetkę Ale jakaś blokada jak najbardziej jest Niestoda na długość skoku jest to 60 mm Czyli troszkę więcej niż testowałem ostatnio Więc zobaczymy jak to będzie się sprawdzać Amortyzatory do gravela są drogie Bo kosztują z reguły powyżej 2000, no tutaj 500 zł Czas pokaże co to jest warte To jest sześć przedmiotów, które mnie osobiście zaciekawiło Część z nich na pewno w późniejszym czasie pokaże na kanale. Więc, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i chcecie i chcecie się dowiedzieć, jak to faktycznie się sprawdzi, to oczywiście subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Pamiętajcie o kodach dla nowych użytkowników oraz kodach promocyjnych, w zależności od kwoty, jaką wydacie na AliExpress, i o tym, że 11 listopada są jeszcze dodatkowe promki. Piszcie w komentarzach, co wy planujecie zakupić czy któryś z tych przedmiotów też jest dla Was interesujący, ewentualnie czy już coś takiego posiadacie i jak Wam się sprawdza. No to co, do następnego odcinka, trzymajcie się, piąteczka.